Dostaliśmy pierwsze zdjęcie z kolejnej połowy Ninjago Powstanie Smoków, która będzie miała miejsce za jakiś czas. Jednak nie jest to zwykły kadr, a mający pewne głębsze znaczenie, o którym opowiem dzisiaj. Zacznijmy od tego, że sam slajd został udostępniony przez brytyjską telewizję i prezentuje się następująco. Pierwsze, co rzuca się w oczy, to oczywiście sam kamienny mech. Znaczy, nie wiem, czy to jest do końca mech, wygląda właśnie jak kamienny mech, albo jakiś golem, jednak na pewno jest to coś związanego z kamieniami i skałami, co jest dosyć ważne w kontekście tego, o czym będę mówił za chwilę. Przed samym mechem wyraźnie możemy dostrzec wpatrujące się w niego Nie i Sore, jednak nie jest to takie ważne. Ważne jest, czym jest ta kreatura, a moim zdaniem może to być pierwsze pojawienie się Cola w Ninjago Powstanie Smoków po fuzji wszystkich 16 wymiarów. Jedynymi bohaterami, jakie nie pojawiły się w tym sezonie jak na razie, po samej fuzji oczywiście, to Cole i Jay. Nagrałem nawet film, kiedy i czy w ogóle oni się pojawią i tak jak myślałem, pojawią się, a przed wami znajduje się Cole we własnej osobie. Oczywiście wątpię, żeby był on tym potworkiem, bardziej stawiałbym na to, że jest to jego mech. Być może stworzył on nowego mecha, używając do tego swojej mocy żywiołu, co wyjaśniałoby świecące oczy mecha, ale jednak bardziej myśli skłaniają mnie do stwierdzenia, że jest to mech Cole'a, który pojawił się w 13 sezonie, dokładnie w Królestwie Shintaro. Wygląda bardzo podobnie, jednak nie w 100%, identycznie, być może uległ on podrasowaniu, albo Cole w jakikolwiek sposób po prostu go ulepszył. Kto wie. Jest to mój najbliższy typ odnośnie tego, co znajduje się na samym ujęciu, jednak wy możecie mieć swoje przemyślenia, którymi zachęcam się, abyście dzielili się w komentarzach. Ode mnie to na tyle w dzisiejszym filmie, dziękuję wam serdecznie za oglądanie, do usłyszenia i cześć.